Jesteśmy na stadionie Concordii Knurów, tutaj 2 maja, na miejscowym stadionie podczas meczu lokalnej drużyny z Ruchem Radzionków doszło do śmierci jednego z kibiców. Jej przyczyną, jak wynika z ustaleń prokuratury, był postrzał w szyję z broni gładkolufowej interweniujących policjantów. Z informacji dostępnych w mediach, w tym z relacji filmowej zaś, wynika obiektywnie, że po wtargnięciu na murawę części osób z trybun boiska reakcja policji była niezbędna. Nie zmienia to jednak faktu, iż obecnie bezwzględnie konieczne jest przeanalizowanie przez ministra spraw wewnętrznych w ramach nadzoru i podległych jemu służb tego, co się tutaj wydarzyło. Czy użyte przez interweniujących funkcjonariuszy środki przymusu wobec uczestników były adekwatne i przede wszystkim wyjaśnienie przyczyn, które doprowadziły do tego dramatu. Sejmowa Komisja Spraw Wewnętrznych w bieżącym roku kilkakrotnie po użyciu siły przez policję na Śląsku w trakcie manifestacji choćby górników w Jastrzębiu czy w Zabrzu podkreślała w trakcie dyskusji, która dotyczyła oceny adekwatności użytych przez policję środków, aby nie była jedynym sędzią we własnej sprawie, gdy konieczne staje się rozstrzygnięcie, czy użyte środki odpowiadały zaistniałej sytuacji. Upływają kolejne dni od tego tragicznego wydarzenia. Codziennie dochodzi tutaj w Knurowie do kolejnych niepokojów w mieście, które liczy niespełna 50 tysięcy mieszkańców. Tymczasem do dzisiaj ani minister spraw wewnętrznych, ani nikt z jego zastępców nie znalazł chwili, aby odnieść się do tego bezsensownego i tragicznego wydarzenia. W tej sytuacji, jako poseł ziemi śląskiej, czuję się w obowiązku zadać publicznie aktualnej pani minister Teresie Piotrowskiej kilka pytań. Po pierwsze, czy w następstwie tragicznego zdarzenia tutaj, w Knurowie 2 maja, powołała pani w ramach nadzoru nad policją, a taki przecież pani sprawuje nadzór, własny, niezależny zespół kontrolny celem wnikliwej i fachowej oceny adekwatności użytych przez policję środków. W szczególności warto wyjaśnić zasadność i fachowość użycia broni gładkolufowej, w wyniku użycia której został śmiertelnie postrzelony w szyję jeden z uczestników. Po drugie, ile pocisków broni gładkolufowej zużyli interweniujący policjanci 2 maja? I po trzecie, w ilu przypadkach i jakich po objęciu funkcji przez panią minister resort, którym pani kieruje, uruchamiał w ramach sprawowanego nadzoru procedurę kontrolną w celu dokonania oceny działań policji, w szczególności adekwatności użytych środków przemysłu bezpośredniego, w tym broni gładkolufowej, a takie wydarzenia miały miejsce. I po czwarte, na ile wnioski płynące z takich działań pani minister w ramach nadzoru zostały wykorzystane i z jakim skutkiem? Niestety, milczenie resortu każe przypuszczać, iż dotychczas takich kontroli nie prowadzono, a co za tym idzie, nie przedstawiono stosownych wniosków, czego owoce po raz kolejny dzisiaj widzimy. Pozostaje mi apel do pani minister o zachowanie honorowe i adekwatne do demokratycznych procedur w cywilizowanych krajach. Jeśli szef resortu po takich wydarzeniach jak tutaj w Knurowie milczy, w innych krajach ministrowie spraw wewnętrznych oddaliby się do dyspozycji premiera nie ze strachu, ale honorowo. Po prostu ze wstydu.